Cześć, siemanko, moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Moi drodzy, na samym początku zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco z wszystkimi filmami na moim kanale i doceńcie moje starania, zostawiając łapeczki w górę, ponieważ dzisiaj przyjechałem do Gdańska specjalnie dla was i zobaczycie tutaj pewną atrakcję. Co prawda ona znajduje się w Łebie, ale moi drodzy, ta atrakcja jest tak porąbana, że sami w sumie zobaczycie. I w ogóle to wyszła taka spontaniczna decyzja, ponieważ wczoraj zadecydowaliśmy z Kingą 2 godziny przed pociągiem, że tutaj przyjedziemy. Kupiliśmy bilety na pociąg, po 11 godzinach dotarliśmy, dlatego teraz jest godzina 6:30. Idziemy do hotelu zostawić rzeczy. Jutro pojedziemy co prawda do Łeby, tam właśnie nagramy tą atrakcję, dlatego zapraszam was wszystkich do oglądania. Także jak widzicie, znajdujemy się już na plaży, pięknej plaży polskiej. Nie miałem już przyjemności bardzo długo być właśnie w Polsce nad Bałtykiem. Tutaj wygląda to bardzo fajnie, w szczególności, że jest rano i nie ma tych ludzi, nie ma parawanów typowych Januszy, dlatego to może naprawdę wygląda fajnie ta plaża. Także ja jestem mega zadowolony. Dzisiaj tutaj sobie pochillujemy. Witam tutaj w rezydencji, moi drodzy. Room tour, łóżko, telewizor. Tutaj mamy jeszcze taki kącik samotności dla ludzi z depresją. Sorry, i tutaj mamy łazienkę, prysznic. Także znajduje się tutaj wszystko, co potrzebne. Bardzo fajna lokalizacja, bardzo ładny widoczek z okna, który też wam pokażę. Moi drodzy, teraz udajemy się do Sopotu, zakupiłem już bilety internetowo, żeby się przejść po prostu na molo. Chcemy sobie trochę pozwiedzać, jak już jesteśmy w tym Trójmieście, a wszystko tutaj wygląda pięknie i szkoda marnować czasu na siedzenie w jednym miejscu, bo już tutaj pochodziliśmy sobie po naszej okolicy, no i nie ma tutaj co więcej robić, więc jedziemy w świat! Jaki mamy widoczek z okna? Ktoś tam golfa piłuje. Także już znajdujemy się w Sopocie i udajemy się na molo. Także nie przedłużajmy, widzimy się. Znajdujemy się właśnie na molo, moi drodzy, także wakacje udane. Pozwiedzaliśmy troszeczkę i zaznaczmy też to, że jest cały czas pierwszy dzień. Jest godzina 16, a my już tyle rzeczy zrobiliśmy, dlatego wow. Zwiedziliśmy Gdańsk, byliśmy na plaży, tak. Przyjechaliśmy do Sopotu, zwiedziliśmy Sopot, tak mniej więcej. Tak, no super. Odwiedziliśmy molo. Super, ale ja tak się cieszę, że jutro będę robił wspaniałe rzeczy, dlatego my zwiedzamy, a wy oglądajcie dalej. Nie masz nowego, masz nowych towarzyszy? Tak, no, nowi subskrybenci, cześć. Cześć, cześć. Chcesz pokazać fajny komentarz? Fajny komentarz, tak? Dzięki, mordo. Dzień dobry, dzisiaj mamy poniedziałek, godzina jest prawie 10:00, wczoraj robiłem tyle rzeczy, że moi drodzy, no nawet nie skupiam się za bardzo na nagrywaniu. Tutaj w Gdańsku poszliśmy jeszcze wieczorem na plażę, chodziliśmy cały czas po tym mieście, no i wiecie, to tak człowiek chodzi, tutaj, tu coś nowego, no i zlatuje ten czas strasznie szybko i dużo rzeczy się dzieje i bardzo to męczy. Ale dzisiaj jest dzień większych wysłań niż wczoraj, dzisiaj jest dzień większych nagrywek niż wczoraj, ponieważ dzisiaj zobaczycie coś porąbanego. Ja już się nie mogę doczekać, muszę teraz jeszcze sobie film tutaj dokończyć, bo mam laptopa w hotelu i lecimy do Łeby po najlepsze atrakcje znajdujące się tutaj. Moi drodzy, jesteśmy właśnie w Gdyni. Przyjechaliśmy tutaj przed chwilą pociągiem i mamy chwilę czasu i za chwilę jedziemy kolejnym pociągiem do Łeby. A po co?
Co tam będziemy robić? Żebym musiała iść na coś, na co nie chcę iść. Ja to muszę powiedzieć, moi drodzy, jedziemy do Łeby. Na wspaniałą atrakcję, którą już widzieliście na moim kanale, na filmach z TikToku. Nie będę wam teraz zdradzał, co to jest, ale dam wam podpowiedź. Jest to kula, jest tam lina i to wyszło. Możecie teraz zgadywać w komentarzach, co to jest, ale wy to zobaczycie. Ale tak już teraz będą parę przebitek i widzimy się w Łebie. My mind's made up. My mind's made up. Pani, idziemy do Maka. Fajnie. Po kawę. Biłaś mi się w przebitkę. Znajdujemy się już w Łebie i za mną, moi drodzy, możecie zobaczyć kulę. To jest ta kula właśnie z TikToka, która się wystrzeliwuje do góry, no i nami tam pu, 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 góra, dół, góra, dół. Tutaj co prawda wystrzeliwuje nas tylko na wysokość 55 metrów. Myślałem, że to będzie trochę wyższe. Troszeczkę się rozczarowałem, bo nie jest to wysokie. Myślałem, że będzie bardziej ekstrem, no ale lepsze to niż nic, a nie znalazłem niczego bliżej, więc czas się wystrzelić. Największym problemem na tym parku jest to, że leci tutaj muzyka z prawami autorskimi, więc będę to musiał jakoś obejść, żeby mi YouTube nie zablokował zarabiania. No tak jest, wam po prostu informuję, bo akurat słyszę i to nie jest takie fajne, no jak typowe takie wesołe miasteczko, które przyjeżdża na przykład na jakieś festyny, no i się rozkłada. Tak to tutaj wygląda, dlatego te atrakcje nie są zbyt bezpieczne, ale no trudno, trzeba je przetestować. Moi drodzy, takie atrakcje są fajne. Nie no, porąbane fest. Ale fajnie przeżyć coś nowego. Ja jestem zadowolony. Ale dziwne uczucie mega, no nie? Weszliśmy sobie właśnie z kuli i może najpierw... Czekajcie, zacznijmy sobie od najważniejszych informacji. Zapłaciliśmy w ogóle za tą kulę 40 zł od osoby, czyli łącznie na to wyszło 80 zł za wystrzelenie kulą na wysokość 55 metrów, gdzie prędkość dobijała do 160 km i to było odczuwalne. Teraz dobra, przechodzimy sobie do oczu. I jeszcze trzeba wspomnieć, żeby w ogóle na to wejść, trzeba mieć minimum 1,30 m. I 13 lat lat. Tak. I z tego co zauważyliśmy, nie wpuszczają pojedynczych osób, więc to jak myśleliśmy w parze, to nas po prostu wpuścili. Tak. No. Ile trwało cały ten? Cała atrakcja, ta radość trwa... Nie, całe. Jakąś minutę 30 to trwało. I to było naprawdę ekstrem. Myślę, że tutaj Hyperion się chowa, tak. Same te emocje. No i odczucie, no wiadomo, tutaj nas zdynta, mega szybko wystrzela. No. Są takie przeciążenia, przynajmniej ja takie miałam, straszne, że głowa strasznie tak jest wyciążona. No. Mega dziwne odczucia. Długo się dynda, że góra, dół, góra, dół. I się cały czas z tymi do góry nogami, jak się otworzyłam oczy, to byłam...
No, takie były naprawdę creepy momenty. Ja nigdy w życiu nie byłem na bungee i teraz jestem w stanie sobie to wyobrazić mniej więcej, jakby to wyglądało. Nie mamy coś takiego porównania właśnie, jak to wygląda z zwykłym bungee, jak wygląda to. I powiem ci tak, ja na przykład się nie bałem, jak leciałem głową w dół. Miałem takie coś, że spoko, ale byłem pewny, że ta lina jest, chociaż jej nie widziałem. Ale tak... Ale też plusem było to, że były bardzo mocne zapięcia. Bardzo mocno mnie pan dopiął, dlatego... Tak. Co prawda ta obsługa tutaj zostawia bardzo wiele do życzenia, ponieważ od wszystkich tam... Był chyba pod wpływem alkoholu. Tak, od każdego, dosłownie każdego, który tam obsługiwał. Idzie to po prostu zauważyć, że ktoś... Odczucie naprawdę bardzo fajne, jak się bardzo sam tam zejdzie, to już się ma tak na mnie. No, ja pierwszy raz czułem po jakiejkolwiek atrakcji lęk. Taki lęk, że jak Kinga mi mówiła, sodząc Abyssusa, nie czuję nóg. Ja tutaj też naprawdę nic nie czułem. Starałem się trzymać fason, no bo w końcu jest dziewczyną, żeby nie było, że jestem słaby, ale wewnętrznie naprawdę źle się czułem. To tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej takich wypadów, może gdzieś za granicę na inne takie fajne atrakcje, kolejki, to piszcie oczywiście w komentarzu. Zostawiajcie subskrypcję, aby być na bieżąco z każdym filmem i tutaj jest fajny i fajny i fajny komentarz. Piszcie również fajne komentarze i trzymajcie się ciepło. Siemka!